Siemaneczko ludziska, z tej strony Junior. Słuchajcie, ja jestem dzisiaj zmęczony, no bo zjadłem wczoraj sobie nuggetsy, nie? Przed spaniem. Zjadłem te z Biedronki, takie nuggetsy. One są dobre, wiecie. Śpieszyło mi się, bo już chciało mi się spać i chyba nie pogryzłem dość dobrze, bo całą noc mnie zgaga paliła i mi się wymiotować chciało i nie dobiegłem w ogóle do łazienki i się wszystko cofnęło i później już mi się nie chciało wymiotować, tylko taka mnie zgaga paliła całą noc, w ogóle niewyspany, a to jeszcze drzewo dzisiaj ciąłem z tatą i tak po prostu zmęczony jestem, a mnie cały dzień boli żołądek, jadę na tabletkach i masakra, nie? Słuchajcie, nagrałem wczoraj filmik odnośnie tych paczek, nie? Tam się posypał hejt jak cholera. No, słuchajcie, mi chodziło o to po prostu takie porównanie bardziej, no bo z paczek, wiecie, ja się nie cieszę, dla mnie to nie są moje paczki, tak? A dzieciaki się cieszyły. Chodzi o to, że po prostu, nie wiem, takie porównanie po prostu, bo ludzie, co widziałem w innych zakładach albo i to nawet znacznie mniejszych, bo ten, co ja pracuję, to nie jest całkiem mały, tylko duży po prostu i jeszcze za to zapłaciłem 50 zł, bo tam zapomniałem dodać, nie? Tylko po prostu, wiecie, to tam nawet chyba jakby to zliczył, to nie wiem, czy tam 5 dych by było, chociaż słodkie, no jest fakt, że drogie. No ale wiecie, tiktaki, kinder jajko i parę innych, jakieś gumowe pianki za 2 złote i takie inne rzeczy, to idzie tak naprawdę, ja nie wiem, tam jeden niby przeliczał z roboty, to 20 zł, ale nie wiem, ja nie liczyłem, także nie będę się wypowiadał. No a chodziło bardziej o takie porównanie, wiecie, że rok temu dostałem, no nie nagrałem materiału, no ale dostałem 2 czubate torby dla dzieci, tak? No dla mnie to fakt, macie rację, że się powinienem cieszyć, że firma coś w ogóle daje, tak? No bo mogliby w ogóle nie dać. Ja się z tym zgadzam. Tylko po prostu, wiecie co, trochę takie jest, wiecie, taki smutno trochę, bo wiecie, wszyscy w rodzinie pracują i każdy dostaje takie, no normalne, no powiedzmy normalne, dostaje paczki całe takie powypychane. A się ktoś tam pyta z rodziny, a ty dostałeś, no i pokazujecie taką małą torebkę. No to trochę takie, wiecie, no powiedzmy trochę takie wstydliwe, czy no nie, no dla mnie też się liczy ich gest, całkiem spoko, że w ogóle coś dali, tylko mnie to na przykład boli, że ja w tej firmie w cukierni pracuję i chociaż na święto to by mogli jakieś chociaż ciasto dać, chociaż nie mówię, że da, powiecie zaraz, Junior cebulak, nie, słuchajcie, ale śmieję się. Szczerze, to ja tam nic nie oczekuję, tylko bym chciał lepiej zarabiać po prostu, a te zarobki praktycznie, no, idą w dół. Na przykład, no, mam do porównania takie miasteczka 2 obok siebie. Ja jestem między Brodnicą a Rypinem i Rypin jest, jak sobie zobaczycie, jest o wiele mniejszy i Brodnica jest o wiele większa. I w Brodnicy są na przykład większe zarobki, no nawet idzie, nie wiem, no tak normalnie to ponad 3 idzie tam wytrzasnąć w byle jakiej pracy. To zależy jeszcze też od zakładu, nie? No bo niektóre zakłady też są takie, wiecie, no zacofanym powiedzmy, że najniższa krajowa idzie do góry, a oni się dalej trzymają jakichś swoich kryteriów. A po prostu w tym Rypinie to jest po prostu dramat. Co którą pracę mam, to ja takie zarobki, to ja słyszałem, no poważnie, 2 lata temu pracowałem i takie zarobki, co teraz dają, a pomimo podwyżek cen, słodyczy, paliwa, tego wszystkiego, to jest bardzo dużo, to wiecie, powinno trochę pensje też pójść w górę, tak? A poza tym, to też jest trochę niesprawiedliwe, bo ja pracuję praktycznie, tak się ugadałem, że po 8 godzin, a moja kierowniczka, bo się zapytałem, a co się stanie, jeśli będzie ponad 8 godzin? Ale nie będzie 8 godzin.
No i dobra, no dobra, mówię, ale jeszcze raz się zapytałem, to samo odpowiedziała. No i w końcu się, no bo pracowałem i nie było faktycznie powyżej 8 godzin, nawet zdarzyło się, że szybciej wyszedłem. No ale zdarzają, przed świętami się robi ruch i było trzeba coraz więcej zostawiać, tak? 10,5 godziny, 12 godzin i wiecie, i macie zapłacone, właśnie pracownicy się burzą, bo nie mają nadgodzin płaconych i nie chcą siedzieć, tak? Niektórzy se w trakcie wychodzą, niektórzy, wiecie, na przykład ja sam zrezygnowałem z tego, no bo stwierdziłem, że no słuchajcie, no sorry, ja się akurat nie dam dymać. Wolę sobie znaleźć normalną, uczciwą pracę, gdzie mnie pracodawca doceni, a nie to, że przychodzi babka i się nauczyłem rzeczy, których pracownicy tam pracują po parę lat i nie umią chałki zwinąć w cukierni, a ja się nauczyłem to w tydzień. I to takie na początku kulfony mi takie wychodziły, no a potem to już, wiecie, to takie zaczęły mi ładniejsze wychodzić i teraz normalnie już z nimi pracuję, pracowałem i wydawałem to. I ona po prostu też była w szoku, że ja tak szybko to łapię. No ale co z tego, jak mnie idę do niej i na przykład się pytam, czy, bo ja chciałem na przykład, bo ona mnie się pytała, ile ja chcę. No to ja powiedziałem, że trójkę chcę, a później mi powiedziała, że ja nie mam wykształcenia, zgodziła się, a później mi powiedziała, że jednak nie mam takiego wykształcenia cukierniczego i o, że mniej. No i tak to jest z tymi pracodawcami. A później macie pretensje do mnie, że ja narzekam. No sorry, ale tu ktoś po prostu oszukuje, tak? Ja nie oszukuję, ja jestem uczciwy, przychodzę, nic nie, nigdy nie ukradłem z pracy, nie wyniosłem i zawsze wykonuję swoje czynności, wiecie, na 100%. Jeśli każą mi pomagać w pracy, to ja pomagam. Ja pomagam każdemu. Po pierwsze, jeszcze tu mi kazali pracować w tej cukierni na jednym stanowisku, a byłem tak miły, że po prostu moje stanowisko kończyło. Jest takie stanowisko jeszcze wykończeniowe, które wykańcza te produkty, co my robiliśmy. I zawsze musieliśmy czekać, aż tamten dział skończy. Tamten dział skończy. I dopiero mogliśmy iść do domu. Czyli my na przykład skończyliśmy po 7 godzinach, czy 6 czasem. I musieliśmy czekać, aż oni to wszystko powykańczają. To ja, nie czekając, szedłem tam po prostu i pomagałem, żeby szybciej wyjść po prostu. A reszta zakładała ręce i czekała, aż oni skończą. To powiedzcie mi, kto tu jest uczciwy, a kto tu jest chamski. No ja mówię, no to akurat z tymi paczkami, no to było takie typowe porównanie, no bo dla mnie to też jest troszeczkę, wiecie, no firma, no nie oszukujmy się, obraca kasą i to przed świętami zwłaszcza i stać ich troszeczkę, żeby tego pracownika docenić i tak powinno być, a to tam już ta paczka to swoją drogą, bo to nie dla mnie, tylko dla dzieci. Dzieci się cieszyły i na tym skończmy ten temat. Także no, słuchajcie, ja wam życzę miłych i radosnych świąt. Nie wiem, czy jeszcze nagram jakiś materiał, żeby wam się wiodło w następnym roku. No i co? No i zdrowych, szczęśliwych i radosnych. I karpika, pamiętajcie, rybka lubi pływać, także trzeba opić też, także żeby wam niczego nie zabrakło. Słuchajcie, z mojej strony to właśnie wszystko, chciałem tak po prostu sprostować, trochę pogadać o tej jeszcze robocie, no i tyle, no, trzymajcie się ludziska, yo.